Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo trudne są szachy na poziomie 2700+. Wygrywanie z takimi zawodnikami jest nie lada wyczynem mimo wszystko, gdyż to są praktycznie, mówiąc w cudzysłowie, perfekcyjni zawodnicy. Bardzo trudna sztuka. W turnieju w Rumunii właśnie tutaj Janek mierzy się z Alirezą Firuzdżą. Partia przedostatnia. Jankowi na początku, tak można powiedzieć, trochę nie szło, bo odniósł jedną porażkę, ale remisował po kolei kolejne partie. Między innymi z Caruaną, z Niepomniaszczy, z Dinklirenem, aktualnym mistrzem świata, więc tak naprawdę to nie są może złe wyniki, ale Janek oczywiście chce wrócić na dobre tory. Przedstawiam partię ciekawą, ciekawą, ciekawą. Janek gra białymi, Firuzdża Alireza, aktualny numer 2 na świecie. Zobaczcie, mówię o rankingu 2785, to jest no prawie 2800, a Alireza już ten ranking przekroczył. D5 ze strony czarnych, C4, C6, skoczek C3, skoczek F6 i Janek wybija pionka na D5. To jest jedna z opcji, jaka istnieje. Oczywiście wybicie skoczkiem jest gorsze, bo białe od razu tutaj budują sobie bardzo ciekawe centrum i to jest prosta gra ze strony białych, więc tutaj odbicie pionkiem jest zasadne. Goniec na F4, skoczek C6, jest E3, goniec F5, skoczek E6. Zobaczcie, że mamy bardzo symetryczną pozycję. No, teoretycznie plus jest taki, że białe mają tempo więcej, ale to są normalne pozycje, bardzo równe i bardzo ciężko tutaj odnieść zwycięstwo, szczególnie czarnymi, białymi też nie jest lekko. Hetman B3 ze strony Janka, czyli od razu jest atak na pionka. Oczywiście tutaj można grać różnie. Hetman B6 jest też ciekawym posunięciem, mimo że możemy odbić i zdwoić pionki, ale to są cały czas normalne pozycje. Jednakże czarne zagrały goniec B4, również dobre posunięcie. Janek zrewanżował się goniec B5. Zobaczcie, że po prostu bazujemy cały czas na związaniu, a też chcemy szybko zrobić roszadę, co się teraz dzieje po stronie czarnych. Janek wykorzystuje tę opcję i zbija skoczka. No ten ruch oczywiście jest dobry, wymuszony, dlatego że czarne też muszą zbić skoczka z szachem, bo wisiał goniec, więc hetman odbija. I teraz czarne grają wtrącone posunięcie skoczek E4. Bardzo ładny ruch. I tutaj, jeżeli białe są niedoświadczone, to mogą popaść w poważne tarapaty. Dlatego że na przykład, co się może narzucać, odejście hetmanem na C1 wiąże się z bardzo. Nawet można zbić tutaj pionka, co teoretycznie jest ok, ale to nie jest najlepszy ruch czarnych. Zaraz powiem, jaki jest lepszy. Ale chodzi mi o to, że jakbyśmy zbili teraz pionka i cieszymy się z tego, że mam pionka więcej czarnymi. Białymi, przepraszam, no to czarne tutaj bardzo kontratakują po hetman A5 i ta pozycja jest bardzo ciężka, bo odejdziemy sobie gdzieś tam królem, wieża AC8 i jest po zawodach. Aktywność tych figur jest porażająca. Białe za cenę pionka, no nie mają nic, a mają po prostu przegraną pozycję. Jeżeli na przykład w tej sytuacji jeszcze hetman by odszedł na C1, to od razu zagranie hetmanem na A5 jest lepsze. Król na F1 i wieża AC8. Tego gońca po prostu zbije wieża z tym samym efektem, co przed chwilą pokazałem. Więc w tej sytuacji dokładnie Janek gra hetman A3, więc tutaj nie ma opcji, że bardzo łatwo zdobędziemy pionka w debiucie. Pionek zbił na C6, wieża C1, to jest dobre posunięcie. Hetman, zobaczcie, też dobrze pilnuje pola A5, to jest kluczowe. Wieża fajnie uderza w piona i jest posunięcie G5. Alireza się rzuca z drugiej strony, jest to normalna sprawa. Goniec na G3, wieża C8 broni pionka. I oczywiście wzięcie takiego pionka na A7 to jest czysta prowokacja czarnymi, dlatego że wieża może wrócić i zbić na A2 i znowu czarne mogą łapać aktywność, więc w takie rzeczy tutaj białe nie mogą wchodzić. Skoczek zagrał na D2 i to może być zaskakujące dla wielu osób. Bo zobaczcie, Janek chce przejść do końcówki z różnopolowymi gońcami. Jeżeli tutaj skoczek by zbił na D2, to jest odbicie królem. No właśnie, król w centrum. Zobaczcie, że strategicznie to i tak jest dobra pozycja białymi, dlatego że te figury Janka, czyli hetman, wieża hetman, są aktywne. Do tego jest połączony jeszcze goniec, a król jest bezpieczny. Nie ma opcji przełomów jakichś takich drastycznych, powiedzmy. C5 też nie działa, bo to wszystko jest kontrolowane.
Więc król D2 stałby dobrze. Następnym planem, jaki można by było zastosować, to wieża C3, wieża AC1. Może jeszcze przed wieżą, jeszcze jak wieża stoi na H1, to może zagrać H4. No, różne, bardzo wygodne chyba posunięcia tutaj ze strony białych mogą zaistnieć. Jednakże Alireza zbił gońca na G3 i to jest, myślę, że też okej. Tutaj bicie pionkiem. Król G7, standardowe zagranie. Zresztą takie posunięcia jak król G7 czasem mam wrażenie, że są posunięciami zbędnymi i mówiącymi o tym, że no nie wiem co grać, to zagram królem. Nie do końca też tak jest, ale takie wrażenie czasem można odnieść. Tutaj wieża C5, bardzo ładna blokada ze strony Dudy. Wieża H8, widzimy jasny plan czarnych, chcą zasuwać pionkiem. Wieża A5, no i ten pionek już ginie w sposób lepszy, bo wieża zbija, będzie kontrolować i pionek więcej, a cały czas jest tutaj kontrola punktu C5. Zobaczcie, że też król nie robi roszady. Wieża C7, Janek zbija, bicie, bicie. No i to jest lepsze, bo hetman stoi na A7, a już nie ma wieży na A8. H5 nastąpiło. Janek zagrywa B3. No, niby znak zapytania, ale to myślę, że nie do końca jakiś jest słaby ruch. Tutaj myślę, że też można by było też inaczej, czyli na przykład skoczek F3. Załóżmy, jak goniec się wraca, bo tutaj skoczek chce wejść na E5 i razem z hetmanem naciskać na F7, więc słusznym jest, że goniec wróci. I po na przykład po roszadzie H4, G4, H3. Tutaj skoczek E5 i białe nie muszą się o nic martwić. Myślę, że spokojnie tutaj białe by dały radę wygrać tę pozycję, bo jest pionek więcej i żadnych gróźb tak naprawdę. Było inaczej. Mianowicie B3. No i tutaj czarne H4. Bicie, bicie. To jest dobre, bo zostaje słaby pionek. Skoczek F3 i zobaczcie, skoczek ma opcję. Oczywiście atakujemy, podważamy, czyli zatrzymujemy na swoich miejscach figury, powiedzmy w ten sposób, i skoczek ma opcję wejścia do centrum z zaatakowaniem pionka F7. Goniec G6. Wieża H3. Hetman A8, próba wymiany. No i Janek tę wymianę tutaj zrobił i zagrał po prostu A4. Moi drodzy, goniec C2, wieża zbiła na H4. No oczywiście to jest gra bez ryzyka naszego zawodnika, ale te pionki giną. No i goniec zbija na B3. Wieża daje szacha, to są wszystko dobre posunięcia Janka i wieża F4. I w tej sytuacji Alireza się myli, gra wieża A7. To jest już poważny błąd. Tutaj czarnym chodziło zapewne o to, żeby obronić się przed skoczek na E5, może skoczek G5, żeby obronić punkt F7. Jednakże ten ruch nie jest dobry. Tutaj czarne powinny wybrać obronę łatwiejszą wbrew pozorom. Jak jesteśmy na związaniu, bardzo narzuca się król E7. A po G4, żeby zagrać G5, przygwoździć pole F6, zagrać skoczek na E5 i tam atakować, no to po ruchu F6 takich opcji nie ma i wbrew pozorom ta pozycja jest remisowa. Znaczy, bo jest. Oczywiście białe mogą próbować, bo skoczek tu jest trochę lepszy, ale to jest remis po prostu. Więc dziwię się trochę, ale no też wiadomo, szachy to gra błędów. Wieża A7 i bardzo ładny ruch A5. Zobaczcie, co zrobi nasz Jan Krzysztof Duda. Jeżeli wieża by zbiła tego pionka, to jest skoczek E5. Jeżeli wieża wraca na A7, to skoczek na C6, czyli pionek więcej po stronie białych. I powiedzmy, po takich posunięciach jest to bliżej pozycja remisowa, aniżeli wygrana białymi. Ale z pionkiem więcej, ja myślę, że łatwiej się gra takie pozycje, próbując wygrywać, niż się bronić. No cóż, też tak można byłoby zagrać, ale Janek tu nie miał nic do stracenia. Goniec jednak zagrał na A4, na co białe grają A6. I ten ruch już jest ok, dlatego że po wybiciu na A6 jest cały czas skoczek na E5, no ale to w zasadzie jest to samo, wieża A7, chociaż można też się, moi drodzy, pokusić o skoczek G5 i po takim ruchu można po prostu zbić na E6 i myślę, że też Janek w ten sposób by mógł zagrać, więc może to jest trochę lepsze, ten pionek jest już osamotniony, izolowany, no ale cóż, lecimy dalej z tą analizą, bo była bardzo ciekawa, tutaj partia była ciekawa oczywiście, goniec na B5 zostało zagrane, skoczek G5 i tutaj za bardzo nie ma wyjścia w tej sytuacji. Są dwie groźby. Jeżeli na przykład król zagrałby na E8, co jest bardzo ciekawe, i teraz sobie powiemy, no dobra, co mam dalej zagrać?
Oczywiście, że zbijać na f7. Nie można zbić tego do końca, bo białe wygrywają bardzo szybko. Pionek po prostu zasuwa. I to było celem Janka w liczeniu wariantów. Bicie nastąpiło, skoczek wziął na e6, król e7, skoczek g5 na pionka, f6, skoczek h7. Znowu to są takie poruszanie się skoczkiem z tempem, to jest ważne. F5 nastąpiło i Janek zbił pionka na F5. Moi drodzy, Janek ma dwa pionki więcej. Ta pozycja jest wygrana. Jest goniec D3, trzeba dokładnie liczyć, ale jest szach wtrącony, to jest ważne. Król D6 i skoczek wraca na G5. To jest pozycja wygrana. Jeżeli tutaj białe zadbają o króla i dobrze rozegrają swoimi figurami opcje, no to wygrywają. Zobaczcie, że wieża A2. No są jeszcze potencjalne groźby. Możemy się tutaj niestety bać takich ruchów. Ale Janek zagrywa skoczek H3. Myślę, że zdecydowanie bezpieczniejszą, spokojniejszą opcją byłaby wieża E6. Byłoby wieża E6, król D7 i wieża F6. Chodzi o to, żeby bronić tego pionka. Wieżą możemy się ustawić na F4. Przełomy typu C5 nie działają, bo zawsze wybijemy i pionek wolny ze strony czarnych nie powstanie. I tutaj Janek by zrealizował bardzo łatwą pozycję. Pionkiem by zasuwał w połączeniu z wieżą i skoczkiem. Jednakże nasz zawodnik zagrał skoczek H3, co jest też dobrym ruchem. I goniec na C4. No i teraz Janek G4. Tak, komputer mówi, że to jest słabe posunięcie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj czarne mogłyby zagrać C5. W ogóle zostało zagrane wieża E2 i to jest błąd czarnymi, to poważny. Ale zobaczmy, co jest po C5. Po tym ruchu wieża musiałaby uciec i bronić pionka, no bo tutaj też to po prostu nie można zbić pionka na C5, to jest jasne. Wieża ucieka na F5. Bicie. Mógłby nastąpić szach i to są tak naprawdę chyba jedyne dobre posunięcia czarnych. Król D1, wieża E4, atak na dwa pionki, ale zwierza szachem. To jest, ten szach jest bardzo ważny, bo odciąga króla od pionka i po ucieczce króla jest wieża F4. No i tutaj po koniec A2 szach, król gra D2, bicie na G4, czyli odzyskujemy jednego pionka czarnymi i po wymianie wież, król skoczek na przykład na G5, goniec król. No i tutaj białe zdjęłyby tego pionka, to jest ważne i prawdopodobnie by wygrały tę końcówkę, ale nie dam sobie tu ręki uciąć, czy to jest takie proste, wbrew pozorom. Możliwe, ale jednak czarne może by jeszcze powalczyły, choć bardzo ciężko mi stwierdzić, bo silnik mówi jedno, ale myślę, że po prostu Janek by tutaj no mógł wygrać, ale troszkę musiałby się jeszcze namęczyć. Jednakże zobaczcie, że po wieża E2 i odejściu królem wieża wraca. No i niestety Janek, no przepraszam, dobrze, nie niestety. Janek teraz zagrywa G5, bo teraz już C5 zostało zagrane, ale C5 już nie jest groźne. G6 zasuwa nas zawodnik. Goniec na B6, B3 szach. Nie można król C1, bo przegrywamy bardzo szybko po C4 i siatki matowe są nieuniknione. Janek oczywiście idzie w drugą stronę. Dobrze. Wieża daje szacha król E2, znowu szach król F3. Tutaj się nie musimy obawiać o takie szachy gońcem. Bardzo trzeba uważać na tego pionka, ale zobaczcie, że ten pionek jest szybszy i zawsze wieża może uciec tędy i próbować przez C8 bronić tego pionka, ale pionek, ten pionek też kontruje, więc ten jest za wolny. O to głównie chodzi. C4 zostało zagrane, wieża E8, czujnie, ta wieża już łapie aktywność. Wieża A7, nie ma wyjścia, trzeba bronić tego punktu. Janek daje szacha na D8 i czarne się poddają, moi drodzy. Nasz zawodnik wygrywa z Alirezą. Po ponad 300 dniach niewygrania partii z zawodnikiem powyżej 2700+. Ponad 300 dni to jest dużo, to jest prawie rok. I w końcu nasz zawodnik się przełamał. Oby to było, słuchajcie, bardzo dobre przełamanie i żeby Janek tu wrócił na dobre tory. Oczywiście mówię tu o wygrywaniu partii klasycznych. To jest przegrana pozycja kompletnie, dlatego że jak król pójdzie w tę stronę czy w tę, to tu dostanie szacha, a jak na C6, to wieża C8 i zawsze pilnujemy tego pionka i bardzo łatwo realizujemy przewagę na skrzydle królewskim. A jeżeli król pójdzie na C7, no to zbijamy tego pionka i zawsze wieża C7, C5. Więc tutaj Alireza stwierdził, nie ma szans. I słusznie, bo to jest kompletny wór. Moi drodzy, gratulujemy Jankowi. Janek ograł tak naprawdę lidera tego turnieju w tym momencie. I 4 punkty na 8 ze strony naszego zawodnika, plus 7 oczek na rankingu na ten moment, więc to jest bardzo dobry prognostyk i bardzo dobra sprawa. Ostatnia runda będzie grana z Wesleyem So. Mam nadzieję, że Janek przełamie ten Nemesis, bo So jest bardzo dla niego niewygodnym zawodnikiem. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!